Uczniowie ostrołęckich szkół posadzili żonkile w ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei, przypominającej o potrzebie wolontariatu na rzecz hospicjów. Po raz drugi przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei. Jest to krakowska akcja polegająca na solidaryzowaniu się z ludźmi chorymi na choroby nowotworowe. Żonkiel jest symbolem nadziei. Jest kwiat, tak jak jest kwiatem pięknym, ale jednocześnie kruchym, tak jak kruche jest ludzkie życie. Przystępując do akcji Pola Nadziei, mottem tej akcji jest: jesienią sadzimy żonkile, a wiosną zbieramy pieniądze na rzecz potrzeb lokalnego hospicjum, w tym przypadku hospicjum Caritas w Ostrołęce. W tym roku do akcji po raz drugi, jak już wspomniałam, przystąpiliśmy. Akcja została rozszerzona, przystąpiła młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół licealnych oraz zespoły szkół zawodowych. Młodzież bardzo zaangażowana wspólnie z nauczycielami, z dyrekcjami wymienionych szkół, sadzi żonkile. Sadziliśmy w tym roku przy szkołach, przy kościołach, przy Urzędzie Miasta na dwóch rondach, ponieważ w ubiegłym roku były posadzone na wszystkich rondach, więc jest to kwiat wieloletni, w związku z tym będą one kwitły wiosną. I w imieniu własnym chciałabym, jak księdza dyrektora Caritas, chciałabym bardzo podziękować młodzieży za ofiarność, za zaangażowanie w sadzenie żonkili i później w akcję wiosenną, kiedy ścinamy żonkili. W akcję włączył się również przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak i prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski. Z wdzięcznością myślę o tej akcji, szczególnie o młodych ludziach, ale także o ich opiekunach, o grupie Caritas, która działa przy ośrodku ostrołęckim Caritas. Prezydent miasta Ostrołęki wysupłał sporo grosza, ponad 1000 zł na cebulki. Te żonkile zakwitną niebawem. Tutaj młodzi ludzie już kopią drugi rządek, myśmy wykopali pierwszy. Potem będą prezentem dla Ostrołęczan w kolejnej akcji Dobroci Serca, kiedy będą zbierane środki dla ostrołęckiego hospicjum Caritas. Cieszę się, że mogliśmy w tym też swoją cegiełkę, a raczej swój dołek wykopać. Żonkil to międzynarodowy symbol nadziei. Ostrołęcki samorząd po raz drugi włączył się w inicjatywę wspierającą wolontariat hospicyjny i zakupił 2,5 tysiąca cebulek kwiatów. W tegorocznej akcji sadzenia żonkili wzięli udział uczniowie wszystkich szczebli szkół. Dla TV Ostrołęka mówiła Marta Mierzejewska.